Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o tym, jak zmieniło się moje nastawienie do życia, jak zmieniło się moje myślenie po przeczytaniu tej oto książki Obudźcy Białobrzyma i współdziałaniu z moimi partnerami biznesowymi. Chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć o tym, że żebyś się nie skupiał na samym problemie, żebyś się nie skupiał na tym, jaki masz problem, ale zacznij skupiać się na rozwiązaniu Twoich problemów, tak? Czyli jeżeli straciłeś pracę, nie skupiaj się na tym, że straciłeś pracę, że nie będziesz miał co żyć, że nie będziesz miał pieniędzy na swoje wydatki, ale skup się na tym, jak rozwiązać ten problem, co zrobić, aby ponownie wrócić do aktywności zawodowej czy do zarabiania pieniędzy. Choć niekoniecznie tutaj mówię o pracy na etacie, my zajmujemy się marketingiem sieciowym, marketingiem internetowym. Jest to na tyle fajne, że możesz to robić w domu, możesz to robić z własnej kanapy, możesz mieć czas dla rodziny, dla znajomych, na swoje hobby. No to tak jakbyś, jak już powiedziałem, stracił pracę, właśnie skupiał się na tym bardzo mocno, że straciłeś tą pracę, że jesteś w jakimś takim dołku psychicznym. Trzeba się szybko przestawić i pomyśleć o tym, jak zmienić tą sytuację. Nie myśleć tylko o tym, że straciłem tą pracę, tak, że nie mam pieniędzy. Ale pomyśleć i poszukać jakichś innych rozwiązań.